Cześć, siemano, tutaj Suerd. Gramy dalej w Dead Space 2, no i cały czas podążamy drogą, by spotkać się w końcu być może z Eli i Strosem. Przydałoby się, nie bylibyśmy sami. Zawsze to troszkę inaczej. Taka Izaka niestety coraz bardziej ogarnia szaleństwo. Jest! Glad to see you've got all your parts. You all right? Yeah. There are four steps. No thanks to Twitchy here. One, two, three, four. Step four. Show your way. Jesus, Strauss. You okay? It's getting worse. What is step four? Who will be waiting? If the screws, if the needle, she'll be waiting. He's not gonna make it. We gotta keep moving. There's an industrial transport upstairs. Runs on the same spoke as the commuter train. It should get us to government sector. One of us will have to deploy it from the gearhouse. Staring, asking. Stay here and I'll try to get him on his feet. She'll be waiting. Zadanie zakończone. No i mamy nowe. Sprawdzimy. Przygotuj transport do sektora. Nareszcie możemy odsapnąć. W CEC jest transport, którego możemy użyć, by dostać się do sektora rządowego. Muszę go tylko przygotować do użycia. No tak, oczywiście. Musi go tylko przygotować do użycia. Nie kto inny, tylko Isaac Clarke. No to tam się dzieje. Chyba nie będzie tak łatwo przygotować ten transport. Duży zestaw medyczny, schemat. Co jeszcze? Na nas tutaj czeka energia plazmowa, też dobrze. A weźmy sobie nasz karabin pulsacyjny. To się jakoś inaczej nazywa, ale pal licho. Gotóweczka, energia plazmowa, zapis gry. Jak najbardziej. Jak najbardziej zapisujemy. O w mordę. Strauss też nieźle już ześwirował. Dobra. Eli fajna babeczka, ale na razie musimy ją znowu zostawić ze Straussem. Może w końcu jakoś tam się spykną kiedyś z Isaaciem, jak stąd uciekną. Wieża paliwowa dolnego poziomu. O fuck. Czuję, że przygotowanie tego całego badziewia też nie będzie proste. Rozdział 9. Rozdział 9. Ale to wygląda świetnie. Podoba mi się naprawdę klimat, grafika, wszystko mi tutaj odpowiada. I to jest fajne, że nasz bohater, on w końcu przemawia, nie jest takim... O Jezu, nie jest takim ziomalem, który kurde nic nie mówi. Jezus Maria. O Jezu, jeszcze jeden. Może nawet i nie on, tylko jest ich więcej. Gdzie jesteś, gnoju? Bywa z szlak, mędy. Wszystkie pociski pulsacyjne już zużyłem. Dobra, może gdzieś będziemy je znajdować. Teraz czas na korzystanie z energii plazmowej. Pociski już mamy. Energia. Ta mi akurat niepotrzebna. Pojemnik stazy zawsze się przyda. Dobra, chyba wszystko. Jak mamy mały zestawik medyczny, to się troszkę podleczę. Tego nie chcę. Jedziemy tą windą. No kurde, ale gnoje zawsze zaatakują wtedy, kiedy człowiek się kompletnie nie spodziewa. Znowu Nicole się odzywa w głowie Isaaca. Kurde. Kolejne ciekawe... Oho! Już chciałem mówić, kolejne ciekawe miejsce. Już. Menda, no. Teraz trochę pozbieramy pocisków do plazmówki. Takie plazmówki, co ja pierniczę. Pocisków pulsacyjnych. Teraz to zamknięte. Pytanie, czy później będzie otwarte. Tam widzę jakieś pojemniki. Dobra, i tak musimy tędy iść.
O kurde, dzieciaczki. Ale ich tu jest. Ależ ich jest. Gnojków małych. Dobra. Okej. Idą jeszcze mędziochy. Załatwione. Sprawa z dzieciaczkami załatwiona. Poruszamy dalej. Ruszamy dalej jak najwspanialej. Czy ty mi tutaj nie wyjdziesz, jakiś gnoju, stąd? Cyk, cyk, no właśnie. Uzupełniamy sobie do naszego karabina, czy tam strzelby, karabinu. Mamy przejście. Kontrola ciśnień 2, nieupoważniony wstęp wzbroniony. Znaczy, nie nam. O, idzie już. Idzie już mędzioch. Oż ty gnoju, o mnie trafiłeś. Ach. Jeszcze. O, shit. Dobra, zadaje większe obrażenia, trochę jest ulepszona. Troszkę szybciej to idzie. Ha, to nie koniec zabawy, podejrzewam tutaj. Podejrzewam, że to nie koniec zabawy. Tego nie chcę, krzesła. Chciałem pociski. Dokładnie. Tu jeszcze log audio. Posłuchajmy. Nity mi niepotrzebne. No posłuchaliśmy sobie. W każdym miejscu coś tutaj się dzieje. Dobra, musimy iść tymi tutaj drzwiami. Obszar wysokich ciśnień. Ale jeszcze widzę, że tutaj mamy sklep. Czemu by z niego nie skorzystać? Dobra, włażę. Schematy, nie schematy. Właśnie, to się odda. Zawsze będzie miejsce. Jedno ogniwo, trochę mało. Co my tutaj mamy jeszcze? Mały zestaw. To mogę sprzedać. Będzie więcej na ogniwa. To jest niezła cena za to. Tam się obłowiliśmy w jednym miejscu. Karabin pulsacyjny. Karabin, no właśnie. Nie strzelba, tylko karabin. Dobra, na pewno kupię sobie jedno ogniwo na potem. Cyk. Kombinezon. Patrzcie! 20 slotów ekwipunku. Ach, wydałem na ogniwo. Dobra, już wiem na co zbierać. Wszystkie mamy po 15 slotów. No. Dobra, będzie wyglądał słabo. Zniżki przedmioty w sklepie kosztują 10% mniej. Kurde, zjebałem trochę, przepraszam. Już tu mi nie starczy. Kurde. No nic, kupiłeś ogniwo baranie i masz. Miałbyś dobry kombinezon. Dobra, idziemy. Gdzieś jeszcze uzbieramy szmalu. W końcu jeszcze do Eli tego sztrosa całego też będziemy wracać. Oho. O. Już biegną. O Jezu. Myślałem, że to taki twardziel. Z takimi gównami jeszcze. Aż ty gnoju. Ja pierliczak, mnie zaskoczył. Złoty półprzewodnik. Z tych małych gówien już nic nie wychodzi. Ale złoty półprzewodnik mogę sprzedać w sklepie. I tak zrobię. Może jeszcze tak, uleczę się. Okej. I teraz cyk. Chociaż nie wiem po co się leczyłem, bo chyba jak się zakłada nowy kombinezon, ale kolejna rzecz, którą zbombałem.
Ale i tak jeszcze nie kupię. Fucking shit. Fucking shit. Szkoda, że nie mogę sprzedać tego kombinezonu, który mam w tej chwili na sobie. Przez chwilę Isaac byłby nagi. Dobra, idźmy, idźmy, idźmy. Fajne miejsce, tak, kolejne. Jesus, tam muszę przejść dalej. Tutaj drzwi pozamykane. Mhm. To idziemy. Co tu jest? Winda magazynu wysokich ciśnień. Uwaga, niebezpieczne. Wszystko jest niebezpieczne. O tym mnie nie muszą tutaj informować. Ruszamy do góry. No i jesteśmy. O Jezu, nie lubię takich... Nie lubię tak dużych pomieszczeń. Tutaj widzę, że jest szyba. Nie wiem, czy ona nam się przyda, być może. Ho! O Jezu. O Jezu. Ale mi wybuch. Masz jeszcze. Dobra, teraz już trzeba się uleczyć. No, pewnie jakbym go tutaj gdzieś wysadził, no to mógłbym też tam polecieć niechcąco. Ogniwo jest. Coś tu jeszcze jest do zebrania. Drzwi. Tędy nie przejdę na razie. Nie wiadomo, czy w ogóle tam przejdę. Tutaj musimy iść. Jeszcze zerkniemy sobie. No właśnie, na razie nic tu nie zdziałam. O, to mogę zabrać. Bum. Tam na razie nie zeskoczę i tak. Dobra, wchodzimy. Wieża paliwowa średniego poziomu. Proszę zachować ostrożność. Gdzie? Oho. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. No, zniszczyłem to. Zobaczymy, co tutaj jest. No, chyba trzeba było tu wejść. Chociażby po jakieś tutaj skarby ukryte. No właśnie, no właśnie. Po coś to było. Najpierw schemat paliwomiotacza. Tutaj coś jest? Tu nic, ale tu mamy log audio. This is Sorensen, Denny remains the EC personnel. Track towards Ellie Langford's rig. Her group is furthest ahead, is clear to pass, but it's holding off fast. We gotta go, Locke. More's coming. Don't think, just move. No dobra, Ellie to już znamy. Oh shit. O, oh, fuck. Nie zauważyłem cię, badziewiaku. Puścił kolejnego. Ajajajajajaj. Jeszcze kolejnego rodzisz. No jarzu. Ach. Brawo za refleks, po prostu brawo za refleks. Jest. Pokonany. Aja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 j
nowy kombinezon. Tu coś mamy, ciekawe. Może jak będziemy wracać stąd. Ja pierniczę, jaka wieża. Co wypuściłeś? Złoty półprzewodnik, no i dobrze. Dobrze, że to wypuściłeś. No, jedziemy windą.
Jedziemy wyżej. Shit. O Jezu, jak zgarnąłem. Jeszcze gdzieś ktoś jest. O Jezu, tu. Ja pierniczę. Już nie mam zdrowia. Szybciej. Ja pierniczę. Za dużo tego. Jest zestaw, pociski, dobra. Ach, masz, bym parę razy cię podeptał. Ciebie też, i ciebie. Twoje truchło poleci tu. O. Gnoje. Gnoje mędy, nienawidzę ich. Dobra, wiem, że muszę iść tam. Tu jeszcze mamy jakiś panel. To jest chyba w ogóle ten pociąg. Ale miejsce. Dobra, uleczmy się. Nim ja kupię ten kombinezon, to też nie wiadomo, ile zejdzie. Apteczka. Staza. O, czyżby była tu potrzebna? Tu coś jest ciekawego? Może? Oj! A się schował! Gnojek. To może się do czegoś chyba przydać. Coś tak mi tutaj... dziwnie to pasuje. To muszę ściągnąć. Jezu, tu jest kolejka. Nie wiem, chcę najpierw to wszystko sobie tutaj obadać. Pociski biorę. Coś my tu musimy, kurde, wykombinować. A, widzicie? Tak czułem, bo to takie miało właśnie fajowskie kolory. Kto wie? Co teraz? Coś tam włożyłem, ale czy dobrze? Tutaj nie chcę wejść niżej. Zaraz zobaczymy, bo to może nie w to miejsce. Oj, tak, po to staza. Małe, takie coś jeszcze i dopiero to. Jeszcze coś tu powinienem znaleźć? Raczej nie. Tak jakby to. Tutaj, gdzieś, tu nie wejdzie. Ale tak jakby to, kurde, miało być tam dopasowane. No właśnie. Awaria, muszę ją naprawić. Okay, Ellie, I found the transport, but there's a problem with the release mechanism. No surprise there. Yeah, I'll let you know when it's fixed. To mam to z prawej. Małe, duże i tu coś muszę w kurde włożyć. Ha. No dobra. Próbujmy. Coś mi tu kurde nie gra do końca. Tu małe, jest duże i coś tu jeszcze, kurde, trzeba wstawić. Ha. Tutaj też taka wyraźnie śruba, może to wyjmę na razie. No już chyba tego nie wyjmę. Ha. To kurde, chyba ta śruba by pasowała. Gówno.
To będzie zabawa tutaj znowu. Więcej takich dziwnych rzeczy jest. To raczej nie. O! Chyba nie o to chodziło. Tu chyba też nie. Co mogę też wpychać i nic z tym nie zrobię. To co jest do wyjęcia, to jest zaznaczone tutaj na niebiesko. Chyba musi wejść tu. O właśnie. Teraz tak jakby działało. Jakieś małe. Już wiem. To małe stąd zabiorę. Okej. I brakuje nam jednej części. Śruby. Stąd. Aj, dupa, kwas. Dobra, potem to odnowimy. Bierz to. O. Bingo. Mamy to. Teraz sobie odnowię stazę. Poszło. Pięknie, jaka naprawa. Warsztat. No i zobaczmy, co tutaj zrobimy. Mamy trzy ogniwa. Capacity damage. Dobra, w tą pójdziemy. Albo reload. Nie, tu mamy dwa. Kurde, reload i tak muszę zrobić. Pojemność niekoniecznie, ale tu mi zajmie trzy. A potem już niekoniecznie muszę to ulepszać. No właśnie. Dobra, pójdziemy tym. Okej. Obrażenia, na tym najbardziej zależy. Teraz tutaj jakoś trzeba by się przedostać. Tu mamy damage. To jedziemy tą ścieżką teraz. Okej. O to biegało, o to chodziło. Co szczerze, w kolejce też będzie się działo. Zapisujemy w razie czego. No i dobra, jedziemy. No, już idzie gnój. Ale nie trafiłem. Teraz już tak. Jakoś się udało z tymi gnojami. Zeli się spotkamy na lądowisku. Jeżeli dobrze zrozumiałem, muszę sobie odnowić stazę. Jest stacja, to za darmo, odnawiamy to. Dobra, idziemy. Kolejka uruchomiona. Gnoje załatwione. Mamy ją tutaj. Ha! Ciekawe, jak wesoło będzie w kolejce. Biedny Isaac. Są nasi. Dobra, chyba muszę im to otworzyć. Hey, you made it. Staring at me, Isaac. Through the holes in his head. Listen to me. Stop staring. Relax. Stop it. Relax. Isaac, we have to get out of here. Right. Let's go. Fajnie by było, żeby nam się udało stąd wynieść, ale na razie nie mogę się poruszać. Tylko takie rozglądanie. Ale jaja. Used to be the pride of the CEC. It's a sad story, actually. I heard everybody on board died. Some sort of terrorist attack. What?
terrorist attack? What happened aboard that ship was no terrorist attack. What do you mean? That's where all this started, Ellie. Everything that's happening here happened on that ship. I saw it. I was on board when it happened. What's happening? I don't know. Something must be blocking the track. Stay here. I'll take a look. Nieźle, co? USG Ishimura. Powrót na stare śmieci. Dobra, coś blokuje tory. A my sobie tutaj pozbieramy wszystko. Jest gotowa, to niezła. Dobra, jeszcze mamy tutaj jeden pojemnik. O, ale mi kurde poleciało. Będę mógł to wziąć z powrotem, czy nie? Jest. Gotóweczka. No szkoda, szkoda by było. Magazyn paliw. Uwaga, niebezpieczne. A nasza misja? Jesteśmy w drodze do sektora rządowego, ale prawdziwe zadanie, czyli zniszczenie znaku, dopiero przed nami. Wprawdzie Stross twierdzi, że wie, jak to zrobić, ale on ma coraz mniejszy kontakt z rzeczywistością. Jeśli go stracę, cała wyprawa pójdzie na marne. A w tej chwili coś blokuje transport do sektora rządowego. Sprawdzę to. A ja zapiszę grę. Mamy kolejny rozdział. Kolejny rozdział. Nasi znajomi zostają. My jak zwykle od brudnej roboty. USG Ishimura, dokładnie. Tam się wszystko zaczęło. A co za tymi drzwiami? Zobaczymy sobie w kolejnym odcinku. W tym to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.